Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Z tej strony Paweł Iżowski. Maciej Kapitan Lisowski. Dzisiaj, słuchajcie, ostatni top 10, jeżeli chodzi, być może o ten rok. Od przyszłego tygodnia, zmiany, jeżeli chodzi o Kremlinkę i również kanał Maćka, coraz więcej materiałów. Jeżeli chodzi o Maćkowy Kanał, z tego co wiem, coraz bardziej. Tutaj są zmiany, natomiast jeżeli chodzi o Kremlinkę, no w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie nowy format. Razem z Maśkiem tutaj dyskutujemy na temat, jak on ma wyglądać. Będą rzeczy dotyczące w dużej mierze polityki, geopolityki, militariów, być może troszeczkę mniej tej gospodarki, bo jej na tygodniu jest dosyć dużo. Natomiast piszcie też, jakbyście to widzieli, co byście chcieli zobaczyć, bo ten niedzielny program, jeżeli chodzi o Kremlinkę, coraz, tak jak widzicie, coraz bardziej gruby, coraz więcej informacji, coraz więcej prowadzących, jeżeli chodzi o tą stronę Kremlinki. Natomiast no, chcielibyśmy tutaj z Maćkiem zachować wspólne materiały, które będą na obu kanałach retransmitowane. Zobaczymy jak za tydzień to wyjdzie, a dzisiaj tradycyjnie, słuchajcie, top 10 przygotowałem ze swej strony z uwzględnieniem właśnie już tych tematów takich przyszłościowych, tak? A więc mamy 10 miejsc. My przejdziemy od 10 do 1, natomiast na początku duże podziękowania dla osób, które wspierają oba kanały, bo są takie, tutaj duże brawa, i, i również osób, które komentują, lajkują, jeżeli chodzi o nasze materiały. Ja się lekko, przepraszam, ja włączę, przepraszam, jestem pogrilowy po troszeczkę, jakby lekka chrypka, troszeczkę się włączę, bo rzeczywiście w ramach rozwoju i zmian na kanale Istotna współpraca, wejście do redakcji Postprawda Info powoduje, że obowiązków będzie więcej. Będę tam odpowiadał za całą warstwę wideo-youtubeową, i projekt Hejnał właśnie będzie elementem tego wszystkiego. Więc i kanał Kremlinka, i kanał Kapitan Lisowski wchodzą na nowe poziomy, rozwijają się dalej. Będzie dużo więcej do wyboru, bo o to też chodzi w internecie: żebyście Wy, Widzowie, mieli wybór. Tego, co wam się podoba, co was interesuje i dzięki temu, że twórcy są niezależni. Ten wybór jest znacznie ciekawszy niż w przypadku dominujących mediów tradycyjnych. Sami wiecie, co jest lepsze. A my e... idziemy już do topów. Tak, słuchajcie, zaczynamy od miejsca dziesiątego i myślę, że ten temat należało, albo należą mówić, czyli Korea Północna, która ogłasza tak zwane ofensywne środki zaradcze. I to w ogóle też jest ciekawe sformułowanie, o co chodzi? Wiceminister obrony Korei Północnej powiedział, że Armia Korei Północnej jest gotowa podjąć działania wobec prowokacyjnych działań Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, które zagrażają suwerenności KRLD. Tutaj jego słowa cytuję: Koreańska Centralna Agencja Informacyjna w jej raporcie wskazano. Że najwyższe dowództwo wojskowe nakazało armii podjęcie ofensywnych środków zaradczych w odpowiedzi na prowokacyjne e, działania. Wśród prowokacji e, oświadczenie wiceministra obrony wymienia naruszenie granic przestrzeni powietrznej, morskiej. Wskazuje się, że w ramach lotów rozpoznawczych od 13 do 24 maja USA rozmieściły 16 samolotów. E, i również mówi się o tym, że ostatnio zasoby rozpoznawcze sił powietrznych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej wzmocniły rozpoznanie powietrzne przeciwko KRL KRLD. Tutaj rosyjska prasa od jakiegoś czasu różne scenariusze na przyszłość tworzy, i oprócz tego konfliktu z NATO i zajęcia Tajwanu przez Chiny a Również no, mówi się o odmrożeniu konfliktu z Koreą Południową. Jak ty sądzisz? Czy to Znaczymy. są takie strachy, że tak powiem, nalachy? Czy to jest realne? Bo tu się mówi, że to ma być pewien z elementów tej nowej strategii Putina po wybraniu na Putina, czyli otworzenie tego frontu koreańskiego. Znaczy, tak, wiadomo było, jako rzecz oczywista, że Rosjanom zależy na odwróceniu uwagi od tego, co ich najbardziej interesuje. W chwili obecnej rosyjska uwaga w największym stopniu, nakłady budżetowe idą na specjalną operację wojskową, czyli na wojnę na Ukrainie. W związku z tym rozproszenie uwagi USA tak, żeby musiało pomoc, którą ma, musiało dzielić na mniejsze części i rozsyłać w różne części świata, jest jak najbardziej potrzebna. Dlatego zaczęli robić zamieszanie, skutkujące w efekcie dniem 7 października i atakiem humusu na wiadomy kraj u stóp Góry Syna, mm -hmm. co spowodowało, że więcej stamtąd, na przykład z, y, będącej tam zmagazynowanej amunicji amerykańskiej, której część zdołała dostać Ukraina, już więcej stamtąd nie pójdzie, bo mają potrzeby własne. Do tego amerykańska pomoc musiała już być dzielona, lecąc tam, nie tylko zresztą amerykańska. I potem łączenie pakietów ukraińskich i dla tego kraju powodowało, że były takie, a nie inne obstrukcje w Izbie Reprezentantów. Sprawa znana. Potem Afryka Północna i ta subsaharyjska, gdzie no, niestety jest ustępowanie na drodze przede wszystkim ruchów dyplomatycznych, ale jednak e, sił amerykańskich, dowództwa centralnego z tej części Afryki, gdzie oni starali się zwalczać te ugrupowania ekstremistyczne. Więc to jest drugie ognisko. Trzecie ognisko to jest sytuacja dookoła Tajwanu, która nabrzmiewa od dłuższego czasu. Przypomnijmy od wizyty poprzedniej spikerki i reprezentantów przed wyborów, czyli Nancy Pelosi. Od tamtej pory zaczęły się też sankcje na firmy amerykańskie, robione przez chiński rząd, które teraz właśnie zostały ponownie. Uruchomione w mocniejszym wydaniu, i dotyka to firm takich jak i które mają, jak się okazuje, jakieś swoje aktywa w Chinach. Więc trzeci punkt zapalny, dosyć istotny. Przypomnijmy, że. W materiałach, których już nie da się znaleźć w przestrzeni internetu, tego dostępnego, były zapowiedzi polityków, zaznaczam polityków, nie militarne, chińskie, mówiące o tym, że celem jest dokonanie zjednoczenia Tajwanu z kontynentalnymi Chinami, czyli z Macierzą, bo to jest ciągle zbuntowana prowincja, do roku 2027. Teraz już tych informacji nie da się znaleźć garść ćwiczeń jakie wykonali Rosjanie, przepraszam, Chińczycy oraz wnioski z wojny na Ukrainie, gdzie generacyjnie sprzęt jaki używają Chińczycy jest lekkim rozwinięciem, modyfikacją sprzętów rosyjskich, pokazał, że ten 27 rok może się nie udać, a w międzyczasie Tajwan cały czas się dozbraja zarówno swoim przemysłem zbrojeniowym, jak i dokonując zakupów w Stanach Zjednoczonych, co jest źródłem właśnie reperkusji dla amerykańskich firm od rządu chińskiego. i. Korea Północna w jakimś stopniu nabrała większej odwagi na działania, których może nie akceptować z kolei Pekin jako taki. Przez ostatnie dwie dekady Korea Północna była głównie na garnuszku chińskim i korzystała z ich wsparcia. No też granica z Chinami jest znacznie większa niż z Rosją, gdzieś tam jest tylko jeden most, jedna linia kolejowa. I to powodowało, że spokojni. Wymachiwali szabelkami Koreańczycy Północni, ale nie robili wybitnych głupot. Natomiast od kiedy zaczęli sprzedawać swoją amunicję, i to tą starszą, jak pokazują dowody, i tą nie do końca mądrą, w przypadku rakiet do Iskanderów, nabrali większej odwagi, bo rozliczają się zarówno w twardej walucie z Rosją, jak i w technologiach. Dzięki temu skokowo w ostatnim czasie dwa najważniejsze programy badawcze rakiet międzykontynentalnych Korei Północnej nabrały rozpędu. Jeden dotyczący pocisków, żeby nie słamał chyba, kwasą 16 lub 18 mhm. oraz tych, które będą również z głowicą hipersoniczną. Poszli w te rzeczy. I teraz, jeśli przez ostatnie lata cały czas Korea Północna Mając za nic traktaty związane z wodami terytorialnymi Japonii, strzelała sobie rakietami, tak, że przelatywały nad co niektórymi mniejszymi japońskimi wyspami, tak to była tylko Uwertura, a obecnie czując się, silniejszy, kim i mając lepsze technologie, bo to widać w ostatnich miesiącach, jest dla niego. Jedynym już w tej chwili interesem, jaki do końca może zrobić, skoro ta amunicja okazała się być nie taka sobie fajna dla Rosji i raczej się już z niej wycofują, nawet żołnierze nie chcą jej używać, tej koreańskiej na froncie, to już zostało tylko jedno. Zaognienie sytuacji z Koreą Południową w takim stopniu, żeby tamtejsze zgrupowanie wojsk amerykańskich i Japonia były w to w pełni zaangażowane, a także by Korea Południowa w tym momencie nie sprzedawała... Tej ilości uzbrojenia i amunicji, jaką obecnie robi, do Europy. Bo to też ma znaczenie. Mówimy tu o Hałbicach, amunicji artyleryjskiej, rakietach. To wszystko zmienić może znacząco obraz i zmienia równowagi sił w Europie na korzyść państw zachodnich względem Rosji. Więc ten czwarty, to czwarte zarzewie konfliktu jest jak najbardziej w interesie Moskwy. Czy dojdzie do fazy gorącej? Nie wiadomo, ale tak. Najpierw doszło do tego, że poligon, jaki sobie kiedyś zrobili w czasach eskalacji zimnej wojny między Koreą Północną a Południową, na wyspach na, na zachód od głównej części y, y, obydwu krajów, znowu go uruchomili, a strzelanie powoduje, że oczywiście porażane bywają wyspy Korei Południowej, więc już jest problem. Teraz większa ilość y, ćwiczeń wojskowych, do tego dodatkowo. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby jakaś rakieta nie przelatywała, gwałcąc postanowienia traktatów międzynarodowych dotyczących terytorialnych, i tak dalej, spowodowała, że Japonia robi militaryzację tych wszystkich wysp, ustanawia na nich garnizony, gdzie będą systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, przeciwokrętowe, i to wszystko w tym momencie dokonuje jednej rzeczy: zaburza mocno komfort przede wszystkim Chin, jeśli chodzi o Morze Południowo-Chińskie. I cały ten obszar morski, bo wyspy, które się ciągną od Japonii, pamiętajmy, potem jest Okinawa, która zamyka środek wejścia do tej wielkiej zatoki, która tam jest, wzywżając się w głąb terytorium chińskiego. Następnie jest Tajwan, i za nimi są jeszcze wyspy. I teraz to wszystko ogranicza potężnie Chinom komfort operowania ich marynarką wojenną, czyli to wkurza Chiny. A jak wkurzają się Chiny, to automatycznie co? Dają większe wsparcie Rosji. Więc to jest skomplikowana układanka, taka jenga, bądźmy szczerzy. Co chwilę ktoś próbuje z tego coś wyjąć, zobaczyć, jak to się dalej trzyma, ale to jest na korzyść Rosji jak najbardziej. I tu uważam, że będą podpuszczać Kima bardzo mocno do tego, żeby był jak najbardziej aktywny, wiążąc. Siły Korei Południowej, amerykańskie garnizony stacjonujące tam, oraz wymuszać obecność jak największej części amerykańskiej floty w tamtym regionie. Bo to też wkurza Chiny, przecież oni tego Rosjanie, Rosjanie Chinom nic nie robią, bo robią im Amerykanie, Japończycy i Korea Południowa w tym wypadku, ale to powoduje frustrację, a to daje możliwość temu, że Chiny mogą rzeczywiście przejść do wspierania poprzez Bezpośrednio broń i amunicję gospodarki i armii rosyjskiej w tym konflikcie, A o to Moskwie w tym momencie może chodzić. Znaczy, ty powiedziałeś dosyć delikatnie, że Rosjanie nie są zadowoleni, jeżeli chodzi o amunicję z Korei Północnej. Delikatnie. E, to delikatnie. O ile właśnie amunicja z Iranu, tak i ta pomoc irańska jest oceniana, oceniana w Rosji? Dobrze. Tak trzeba nie sobie powiedzieć. Dobrze. No i być może, jeżeli. Dlatego tak smutno chyba Rosjanie przyjęli ten wypadek, jednak ze śmigłowcem, bo to utrudnia jednak tą współpracę, bo wiadomo, że teraz mają być wybory i jednak Iran musi się skoncentrować, pomimo, że wiadomo, kto ma zostać, natomiast no musi się skoncentrować na swoich wewnętrznych sprawach. No to w Rosji jest dużo takich głosów, że, że Koreańczycy. No, wystawili Rosjan, tudzież zrobili wał. No i Rosjanie, że tak powiem, zapłacili zbyt wysoką cenę za wątpliwej jakości amunicję. Teraz niby ma być lepiej. No ale no, jeżeli będzie właśnie tutaj pewne napięcie, bo patrzymy na Koreę Południową, że to może mniej dostarczać. No ale północna w tym momencie też, tak? A więc no, tutaj te dostawy Uzbrojenia do Rosji, skoro do tej pory były wątpliwe, no to raczej no nie wyślą najnowszej amunicji, najnowszego uzbrojenia, mając yy, jak gdyby tutaj groźbę odmrożenia tego konfliktu. A ta groźba, moim zdaniem, no cały czas wisi, wisi w powietrzu. Dlaczego? No, wbrew pozorom Amerykanom byłoby o wiele wygodniej odmrozić tam konflikt. Niż odmrozić, znaczy, niż podjąć działania właśnie w obronie Tajwanu. Oczywiście. To tam jest to sprawa to... prosta. Jest niepodległe państwo uznawane przez wszystkich, jakim mm -hmm. jest Korea Południowa. Dokładnie. Tak? W przeciwieństwie do Tajwanu, tak. który jest kontestowany przez większość krajów świata i jako przez samych Amerykanów obecnie... nawet. Tak, jakby tak. tak nie tam. jest już obecnie członkiem ONZ-u, tak? Mm -hmm. Ma taki tak. A więc, komulator. tak, no tu by był wiesz, następny jak gdyby atak, napad na niepodległe państwo. I byłoby łatwiej, no z drugiej strony, też łatwiej, pomimo że Korea Północna ma tą broń atomową, łatwiej to jest kontrolować, tak? No bo tutaj jednak wyobrażamy sobie, że tej broni nie użyją, no bo to pewnie byłby koniec dla Korei Północnej, tak? Bo nie, nie są w stanie jak gdyby sięgnąć Stanów Zjednoczonych, natomiast no mogliby się. No liczyć. już te najnowsze pociski, niestety, zachodnie wybrzeże USA i Alaskę mogą sięgnąć. No ale myślę, że tutaj jest wiesz, też obrona. No, pewnie by do tego nie dopuścili, tak? A więc tej Korei Północnej nic by nie zostało. I to może wtedy niepokoić takie kraje właśnie jak Chiny, czy też Rosję, tak? No, bo to jest wygodniejsze, wiesz. Atak na Tajwan, no trudna, tak? Użycie broni atomowej, jeżeli Chińczycy nie używają, nie można. A w przypadku Korei Północnej, tak naprawdę tylko. Ta broń atomowa, no to jest ta przewaga, tak. znaczy. Ale wiesz co, generalnie... do Korei Południowej, nie? Tam są dwie rzeczy bardzo ważne. Jedna. Bardzo blisko linii demarkacyjnej obydwu Korei jest Seul jako taki. Tak. Praktycznie jest w zasięgu ostrzału tych specjalnie Artyleryjsz... produkowanych mhm. artyleryjskich um, haubic Koksan kaliber 170. Tak. One na te 60 kilometrów są w stanie strzelać, i mhm. one mogą tanio ostrzeliwać bezpośrednio stolicę Seul. To jest bardzo niepokojące. Cały czas Korea Południowa ma to w pamięci. Druga rzecz. Bądźmy szczerzy, to, co w chwili obecnej ma Korea Północna, to jest przede wszystkim wielki kryzys. Permanentny pod wieloma względami. I jak długo oni jeszcze będą w stanie przeciążać tą swoją. Podarkę, to się okaże. Obecnie korzystają ciągnąc ropę surową z Rosji maksymalnie. O, teraz. Pływają z gdzieś... Władym okay. Wostokiem. Mm -hmm. Pływają między własnym Wostokiem, a ich portami. To... Gdzieś giniesz, maczku, no... jeżeli chodzi Ginę? o głos. No, teraz już jest ok, Tak. Nie wiem. Tak. Słuchaj, mają się, jeden no. komfort. Kim ma jeden komfort? Mm -hmm. e... To kim jest jedynym, który może dokonać agresji? Korea Południowa na pewno pierwszego nie zaatakuje, więc on może kolejny milion sztuk amunicji sprzedać, no już teraz świeższej produkcji niż z lat 70. ubiegłego wieku, do mhm. Rosji i dalej czuć się bezpiecznie. Bo demokracja południowo-koreańska nie pozwoli zaatakować Korei Północnej. To on jest jedynym agresorem i on sobie potem naprodukuje tego lepsze, świeższe. Wiesz co? Myślę, że tu mamy taki pewien błąd myślowy, bo. Patrząc na wszystkich tych takich przywódców, wataszków, on może zupełnie inaczej myśleć. On nie ma tego poczucia, że Korea Południowa nie zaatakuje, bo on cały czas czuje się zagrożony. Ale nie, on cały A... czas buduje, że takie zagrożenie jest skoro. Korei Ale Południowej. Ale też się Tylko czuje. Są. Wiesz co, ja myślę, że tego typu przywódcy inaczej postrzegają realię. Ale oczywiście oni mają swoje idee fiks tak. i wyłącznie... On, on, on myśli, żyć. że wie, że tak naprawdę jak tylko osłabnie, czy pokaże osłabienie, no to zostanie zaatakowany i wymieniony, tak? O, tak? zobaczmy właśnie na Putina, tak na podo podobne, tak, jak gdyby tutaj odczucia i reakcje, czy na afrykańskich jakichś takich bataszków. tak, oni się po prostu. Boją cały czas o swoją pozycję. Tak myślę, że kim cały czas też uważasz. Że... Znaczy, tak, ja podałem realia, jakie są z punktu hmm. widzenia ludzi normalnych, natomiast jego fiksacje no. tyrana to całkowicie inna rzecz. On na tym buduje wszystko. Permanentne zagrożenie, stan oblężonej twierdzy i on inaczej się nie będzie odzywał. Tak, co i wiesz. I jeżeli takie z punktu, właśnie psychologicznego, tak oceniasz otoczenie, że wszyscy chcą no wszystko, znaczy według takiego tyrana wszystko skupia się wokół ciebie nie? Tak. a więc Korea Południowa knuje jakby go wymienić nie? i on, on zupełnie inaczej to postrzega tak? i z drugiej strony propaganda i on jak gdyby cały czas mówi, że właśnie to tak jest, no i w którymś momencie on też zaczyna w to wierzyć, tak? że Amerykanie knują przeciwko niemu Korea Południowa knuje przysyknują, o, no i wtedy trzeba, y, trzeba zachować to właśnie bezpieczeństwo. nie? Coś pominąłeś, pominąłeś to, że on jest wnukiem tego, który stworzył tą całą ideologię i ona no tak. napędzała go, więc on to już wyssał z lekiem matki. Tak, od, tak z tak. tak, 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 tak Trzecie tak pokolenie, był wychowywany od najmłodszego w tym duchu. No nie czuję się bezpiecznie, wiesz, bo to zupełnie byłoby inaczej, jeżeli... Nie byłoby wroga, a tu wróg jednak jest i to taki bliski, tak z jego punktu, oczywiście, widzenia, bo patrzymy z jego punktu, nie? No to, to nie wygląda to tak racjonalnie, jak my, jak nam się wydaje. A teraz przejdziemy, słuchajcie, do miejsca dziewiątego. Jest coś takiego jak Arktyczna Piątka. No i rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o zerwaniu kontaktów. Dosyć taka. No, można powiedzieć mocna informacja jednak, bo tu nie mówimy o jakiejś współpracy, tylko mówimy o zerwaniu kontraktu, kontaktów. No i tak, mamy wypowiedź na razie dosyć niskiego urzędnika, ale moim zdaniem bardzo ważną, bo 26 maja dyrektor Departamentu Prawnego Rosyjskiego MSZ musi Musichin Poinformował, że jeżeli chodzi o współpracę, to jakiekolwiek rozmowy zostały przerwane. No i tu mówimy o jakich krajach, bo być może nie wszyscy wiedzą. Oprócz Rosji w skład piątki wchodzi Dania, Kanada, Norwegia i Stany Zjednoczone. No jeżeli teraz popatrzymy na te kraje, to są chyba najbardziej jastrzębie kraje, jeżeli chodzi o ten konflikt ukraiński. Tak, ale tu chodzi o coś dużo wa bardziej wartościowego. Tu chodzi o Arktykę, czyli mówimy o biegunie północnym. Są to kraje, które posiadają terytoria, które są w strefie podbiegunowej już w tym momencie. Każdy z tych krajów posiada flotę przystosowaną do żeglugi w warunkach arktycznych. Ma tam swoje interesy, a pod wodami Oceanu Lodowatego. Znajdują się bardzo duże bogactwa naturalne, i każdy z tych krajów próbuje w jakiś sposób tą strefę, która nie jest do końca podzielona, jeśli chodzi o realne państwowe strefy wpływów i granice, próbują sobie przypisać, zagospodarować. Dosłownie chodzi o wbijanie chorągiewek z flagą danego kraju w dno morskie dzięki okrętom podwodnym i dronom podwodnym. Oraz sprawdzanie wszystkiego, co się da. Tam jest ropa, tam jest gaz, tam jest bardzo dużo metali, w tym metali ziem rzadkich. I te kraje, rozmawiając ze sobą, powiedzmy, było to po to, by uniknąć gorących konfliktów, przede wszystkim gorących konfliktów. Ale teraz, kiedy cztery z tych pięciu krajów absolutnie są w czołówce, tak jak powiedziałeś, tych, którzy wspierają Ukrainę i przeciwstawiają się Rosji, Rosja zerwała w tym momencie ten kontakt, co oznacza, że może próbować zagarnąć w jakimś stopniu, w jakiś sposób, zwłaszcza podmorskie jakieś, nazwijmy to, obszary, dla swojej wyłącznej eksploracji. A ten wyścig tam jest o mała ja gwiazdka. Wiem, czy miliardy, czy to są biliony? Biliony, jeszcze więcej. Biliony, natomiast mała gwiazdka żeby tak. eksplorować ten teren, są potrzebne technologie, Który których rozm. znaczy, oni będą wbijać, bo, bo, to robią. Tam widzieliśmy, tam tak. mówią, że tam ten teren to ich. Te kraje mówią, że, że, nie. Tak, szczególnie tam Dania, Kanada mocno optowali na nie. Natomiast bez tej technologii, no to będzie tak jak ten z tym artykułem ng 2 czy innymi projektami. No, nie da się zrealizować, tak, bez zachodniej technologii, bo Rosjanie są w tym momencie zbyt opóźnieni, jeżeli chodzi o te technologie, właśnie arktyczne. I mówimy tu o technologiach tych surowcowych, czyli wydobycie ropy wydobycie. naftowej, gazu, tudzież metali i ziem rzadkich. No tak naprawdę, jakby się zastanowić, to Rosjanie mają dosyć duże pokłady bez tej Arktyki. Arktyka jest przyszłościowa, szczególnie dla takich krajów właśnie jak Kanada, USA, nawet Dania, tak, no bo tutaj posiadają wbrew pozorom Dania posiadają. I Norwegia, tak, A oni mają dosyć dobrze rozbudowane technologie, mają doświadczenie, natomiast no, Rosja, Rosja tego nie ma i, i to jest problem. Ale jest coś, w czym Rosjanie akurat mają przewagę. To są dwa obszary: po pierwsze, mhm. pływające elektrownie atomowe, czyli statki. Z siłowniami nuklearnymi, które są w stanie zacumowane dawać energię dla stacjonarnych na lądzie albo lądolodzie projektów. Mm -hmm. Oraz druga rzecz, najpotężniejsze lodołomacze, również te o napędem atomowym, które pozwalają im y, wytyczać szlaki żeglugowe i Zobaczymy jak Zobaczymy, jak długo, bo tu są dosyć duże problemy. Ale je mają, nadal jeszcze je mają. Z nowymi jest gorzej, ale je mają podczas gdy tak dużych jednostek, a już zwłaszcza z napędem nuklearnym w ogóle. Ze ma starymi barczy. też jest problem, jeżeli chodzi o utrzymanie, bo o tym się coraz też w Rosji więcej mówi, z nowymi jest problem. No, tu jest kwestia właśnie tego, że w którymś momencie Rosja posta postawiła i odeszła od tych sowieckich technologii, postawiła na te zachodnie technologie ze względów ekonomicznych. No, i to teraz trochę się taką czkawką odbija, bo za moment będą takie obszary, że nie będzie ani tego, ani tego. Tak? Czyli niewystarczająca wiedza i umiejętności z zakresu tych sowieckich jeszcze z zeszłego wieku, często technologii, a brak wsparcia, jeżeli chodzi o zachodnie technologie. A my przejdziemy, słuchajcie, do miejsca ósmego. No i Białoruś. My często o tym mówiliśmy. Być może ostatnio mniej, natomiast no Białoruś cały czas była inaczej traktowana niż Rosja, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zakazy i sankcje. No i okazuje się, że Unia Europejska przypomniała sobie, że istnieje Białoruś i zamierza wprowadzić zakaz eksportu drogich samochodów, towarów luksusowych na Białoruś. No tutaj wskazuje się, o czym też mówiliśmy, że jeżeli chodzi o ostatnie dwa lata, to przepływ Szczególnie samochodów, części zamiennych z Europy na Białoruś wzrósł pięciokrotnie. Yy, tutaj Unia Europejska omawia, omawia nowy projekt sankcji. Ja myślę, że on powinien wejść na początku lipca, tak wszystko wskazuje, w ramach którego zamknięta zostanie luka w ograniczeniach wobec Rosji, która umożliwiała dostawy produktów objętych sankcjami. Przez Białoruś. Decyzja ma na celu minimalizację ryzyka obejścia ze względu na różny poziom ograniczeń wobec Moskwy i Mińska. Ja tego do końca nigdy nie rozumiałem, dlaczego Białoruś jest lepiej traktowana. No był chyba taki pomysł, że może tego Łukaszenkę można tak przeswiczować, no ale chyba się to nie udało. I skoro już od jakiegoś czasu było wiadomo, że tak naprawdę Białoruś. No jest częścią Rosji, jakby w tym momencie nie patrzeć, i tutaj ten lżejszy reżim wobec Białorusi działa tylko na korzyść Rosji. No to trzeba było to zrobić wcześniej, no, no, natomiast no Unia Europejska robi to teraz. Mówi się o ograniczeniach dotyczących skroplonego gazu ziemnego LNG, bo okazuje się, że Białoruś tutaj ma znaczenie. Mówi się również na temat chyba takiego domknięcia sankcji, bo większość diamentów, które była eksportowana z Rosji, przechodziła ostatnio przez Białoruś, bo na Rosję mamy zakaz, ale na Białoruś okazuje się, że nie mamy zakazu. Więc jeżeli te diamenty z Białorusi były eksportowane, no to już było spoko. I bo, wydaje bo się, rzucili, że to będzie... Mhm. Ale rzucili tych diamentów tyle, że... Naprawdę wkurzyli pozostałych uczestników rynku, yy, zwłaszcza RPA ucierpiało. I teraz yy, najbardziej znana firma od diamentów jest de facto przez Anglo American Corporation wystawiona do sprzedaży. Więc to zobaczymy, jak, jak to będzie, bo akurat ja widzę czarne chmury na Al yy, Tam są jeszcze inne problemy. Yy, ta Białoruś to była taka kroplówka według mnie. Kroplówką również jest to zapotrzebowanie hinduskie, natomiast to cały czas jest za mało, bo widzimy, że tam dosyć mocno koszty poszły w górę. I wydaje mi się, że w tym roku, no, jeżeli chodzi o produkcję diamentów, brzmi to paradoksalnie, ale ta firma wejdzie w te problemy, które ma przemysł węglowy w Rosji. Będą podobne problemy, będzie za dużo surowca. I wszystko na to wskazuje, szczególnie, że pamiętaj, że oni się też zmagają z tym, co się zmaga cały świat, czyli sztuczne diamenty. Sztuczne diamenty powstają gdzie? Niech pomyślę. Azja Południowo-Wschodnia najwięcej. Rosja też, tak. Natomiast wiesz, chodzi o to, że Noal rossa tutaj wydobywała Natomiast u Chiny i ASEAN, no w tym momencie, że tak powiem. Czują ten rynek, kiedyś, tak? Tak, miałem okazję rozmawiać kiedyś z gemmologiem, takim naprawdę, nie, nie polskim, żeby było, było jasne, i powiedział, że zdarzyło mu się już na przestrzeni ostatnich dwóch lat spotkać takie kamienie, których metodami tradycyjnymi nie był w stanie, Odróżnić syntetyków od y, naturalnych. Znaczy, coraz trudniej jest odróżnić, to prawda. Natomiast no, z tego co, co, co wiem, to podobno się cały czas da. Natomiast jest pytanie, wiesz, o zastosowanie, no bo zastosowanie przemysłowe, no to już masz syntetyczne, już nie ma sensu. Tak. A jeszcze jakiś czas nic. temu no, miałeś te naturalne, jednak w tych zastosowaniach też przemysłowych. Więc tylko zastosowanie mm, takie można powiedzieć, jubilersko nie wiem, snobistyczne, no bo te e, syntetyczne no, wypierają też w jubilerstwie, Jaki. tak, tu też o to chodzi, tak, e, pani, która posiada syntetyczne diamenty, brylanty, jak się, nie się nie, po... nie jest w stanie rozróżnić, tak, szczególnie, że przy tych mniejszych, do, dopiero jak masz jakieś duże kamienie, no to wtedy faktycznie, natomiast wiesz, no tych dużych też nie masz na rynku nie wiadomo jak dużo no najwięcej to jest takich tych, tych, tych drobnych tak no i wtedy w przypadku tych syntetycznych one one świetnie się sprawdzają i, i w sumie pytanie jest jeszcze cały czas jest oczywiście że możesz wybrać i ktoś ci mówi to jest syntetyczne to jest naturalne natomiast no za jakiś czas może przestaną mówić i w sumie nie będziesz wiedział nie powiedzą zapytasz syntetyczne czy naturalne a oni powiedzą tak naturalne i tyle. A będzie syntetyczne, no i, no i co? No, Biznes tak. sobie z tym poradzi na pewno. Tak, no bo wiesz, jak popatrzeć pod względem, wiesz, marsz i tego wszystkiego i opłacalności i ekonomii, no to te syntetyczne naturalnie, no, no po prostu wejdą, nie? Będą oczywiście takie osoby, które będą w stanie zapłacić kilka milionów dolarów, żeby kupić sobie jakieś tam naturalny di właśnie diament, brylant, no ale tego tak jak w innych właśnie dziedzinach, tak, gdzie tutaj weszła technologia, no tego będzie mało. Zgadza się, no ale tu się w każdym rynek diamentów się bardzo zmienia w ostatnim czasie i te zmiany dalej będą trwały I, i odczuwają to przede wszystkim ci, którzy byli dużymi producentami, czyli właśnie rosyjskie oraz z południowej Afryki. No tak, no mamy tutaj tą największą firmę, tak. Amery... Tak, RPA, tak, amerykańską, nie wiem jak ich tam nazwać. Natomiast my przejdziemy do miejsca siódmego i ono jest ważne. Tutaj liczę też na Twój komentarz. Ja o tym trochę wcześniej mówiłem, jeżeli chodzi o Dziki Wschód. Miejsce dotyczy nieplanowanego spotkania, jeżeli chodzi o szefów przedsiębiorstw kompleksu wojskowo-przemysłowego, które odbyło się. W tym momencie w Korolowie no i okazało się, że na samym początku miał być tylko chyba minister minister obrony, natomiast pojawił się i pojawił się też Putin. No i takie dosyć wydaje się, że ważne spotkanie. Jeżeli by patrzeć na te oficjalne wypowiedzi, no to spotkanie dotyczyło pochwalenia bo wszyscy szefowie tych przedsiębiorstw zbrojeniowo-wojskowych się pojawili. Zresztą, chyba nie mieli wyboru. Ciekawe, czy się żegnali z rodziną, jak wyjeżdżali, czy też nie. Natomiast, właśnie po informacji, że tam będzie Putin i Szojgu, no bo oficjalnie, jeżeli by tylko popatrzeć, no to Putin pochwalił. Tam z czterech liter wyciągnął jakieś Jakieś dane dotyczące wzrostów, które nie mają nic wspólnego z obecnym stanem. Pochwalił, że wszystko jest bardzo, 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 bardzo dobrze, ale powiedział, że nie jest innowacyjnie. No i że teraz wszystko, co robią, trzeba innowacyjnie. Tutaj mamy też wypowiedź takiego analityka. Ja zacytowałem, jeżeli chodzi o top 10. No, który tutaj też się odwołuje do tej nieszczęsnej Wołgi, gdzie wszystko było chińskie. No i Putin podobno też cały czas podkreślał, że nie możemy bazować na tych irańsko-chińskich produktach, jakby przyznając się do tego, że z tymi Chinami się nic nie udało zrobić. I to może niepokoić, bo on powiedział, że trzeba stawiać na własne produkty, nie licząc na dostawy z Chin. I znaczy, mocno niepokoić te przedsiębiorstwa, które do tej pory jednak sprowadzały te chipy i nowoczesną technologię z Chin. On mówi, że wszystko Rosjanie muszą wypracować samemu. Słuchaj. Najwidoczniej może ktoś mu w końcu przetłumaczył albo zauważył i przetłumaczył, że rosyjskie firmy właśnie skokowo oddawały rosyjski rynek. Najróżniejszych rzeczy i produktów firmom chińskim, które nie były zainteresowane tym, żeby transferować technologię do nich i produkować, tylko żeby sprzedawać to, co mają u siebie produkowane, bo mają takie moce produkcyjne, że po prostu wolą to upychać. Może w końcu to zrozumiał, że rosyjskie firmy przegrywają, schodzą z rynku albo zmieniają branżę, bo nie są w stanie wytrzymać docelowej konkurencji z Chińczykami tylko czy to jest możliwe żeby ten proces jeszcze powstrzymać bo nakłady jakie musieliby wrzucić myśl techniczną w to wszystko żeby to produkować na odpowiednim poziomie odpowiednio nowoczesne są takie że mogą tego łącznie z wojną nie udźwignąć moim zdaniem ale ja tu to widzę jest... właśnie nowego ministra bo nowy minister twierdzi że oni dadzą radę i tutaj w polskiej obszarze militarnym w, polskim, w polskiej sferze tej ekspertów uważa się, że to jest świetny transfer i że to będzie lepsza osoba niż szojgu. Ja nie akurat usta, takim optymistą, tudzież pesymistą nie jestem, bo wcale nie uważam, bo obserwowałem go od dłuższego czasu i wbrew tym wszystkim ekspertom widziałem, jakie co on robił, jeżeli chodzi o obecny rząd. To nie jest moim zdaniem geniusz ekonomiczny. Nie. Ale, jest Ale u nas jest tak postrzegany, bo tam słuchałem tak, że, że on świetnie przewidział 2009 rok. W ogóle on wszystko przewiduje. No syn wspaniałego ekonomisty sowieckiego, radzieckiego, i tak dalej, i tak dalej. Jak mógł być synem ekonomisty, skoro ojciec był członkiem ochrony Stalina? No przepraszam. Nie, no był synem ekonomisty, tak, tak. No <laughs> Ale był. to był ekonomista, który miał być ekonomistą, a nie, że. Miał takie zdolności i ekonomiczne, stąd został. To też taka lekka poprawka, to bym dał taką gwiazdę. No dobrze, możemy tutaj akurat dyskutować. Natomiast wiesz, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on jest zwolennikiem tego, że Rosja powinna postawić na autarkię, że wszystko możemy własnymi siłami zrobić i jest od, on od, zawsze był o tym przekonany, że Zachód to jest zło, że współpraca nawet z chińskimi firmami. Jest niekorzystna dla Rosji, i moim zdaniem to jest ten nowy kierunek, który jeżeli chodzi o prowadzenie specjalnej operacji, no nie do końca jest pozytywny. Dlaczego? Dlatego, że w dużej mierze, jeżeli popatrzymy nawet na nie wiem, te lancety, drony, nawet na tego kałasznikowa, bo Rosjanie się chwalą na przykład nowymi tymi lancetami, które kałaszników robi. Ale to wszystko dzięki współpracy i dzięki właśnie tym technologiom, albo z Zachodu, albo technologiom z Chin. No Jeżeli teraz zaczną od tego odchodzić, a wydaje się, że to jest właśnie ten kierunek, yy, i zaczną budować własne to zaplecze, począwszy od badań, skończywszy właśnie na implementacji, no to się w mojej ocenie źle zakończy, bo przegrają tą konfrontację. Badawczy. Ile lat trwa proces badawczy? 5 do 7 lat. Średnio. No, ale oni chcą, chcą być w pierwszej, piące, trójce liderów technologicznych. I to biało moim zdaniem, w to wierzy, że są w stanie. I takie, taki makaron nakręca Putinowi, że te sukcesy, jeżeli chodzi o kompleks wojskowy, się przełoży na ten kompleks cywilny i w ogóle oni, oni są w stanie, tak? Ja rozumiem, że niektórzy próbują w nim odnaleźć Alberta Szpera. Tylko, tak. że w XXI-wiecznym wydaniu. Aż tak go nie postrzegam. Jest sprawnym technokratą, tak. ok, tak. ma ekonomiczne przygotowanie, jest organizatorem sprawnym i tak. najwięcej talentów wykazał jednak w, sy w systemach kontroli. Tak. W systemach kontroli, a nie w, twórczym, kontroli. Tak. No, oczywiście. a nie w twórczym budowaniu czegoś. Czy uda mu się to przetworzyć? Z wniosków z tego, co wiedział, jak kontrolować, gdzie, kogo, na czym przyłapać. Mhm. na bycie twórcą to zobaczymy i wizjonerem, Jeżeli... bo musisz mieć pewną taką wiesz, wizję, wiesz, to nie chodzi o to, żeby okay. powiedzieć, że ten brał łapówki, a tamten, a, a coś tam tylko chodzi o to, żeby mieć jakąś taką wizję yy, budowy i czasami iść trochę też pod prąd i nie wiem, inwestować w rzeczy, które wydają wiesz się co? bezsensowne ja bym tutaj zrobił jedną rzecz Skorzystałbym z doświadczeń paradoksalnie absolutnego prawicowca, czyli Augusto Pinocheta. Kiedy on przejął władzę w Chile, nie powołał do rządu swoich kolegów partyjnych, nie, zrobił rząd czysto techniczny, wziął dosłownie doktorantów, doktorów, młodych ludzi, młodych naukowców, wszyscy byli poniżej 40 i zrobił z nich dynamiczną ekipę, która spowodowała, że Chile jest obecnie gospodarczo najsilniejszym krajem Ameryki Południowej również militarnie. To jest niektórzy mówią to jest Szwajcaria Ameryki Południowej. Mhm. I jeżeli zobaczymy tego typu młody zespół bez ograniczeń, że tak powiem, który on tworzy, żeby odpalić wszystkie tego typu projekty, wtedy zacznę się tego bać. Bać, bo to będzie oznaczało, że się może poprawić sytuacja Rosji. I rzeczywiście. No, to teraz być... tego nie widzisz zdolności. Na razie tego nie widzę. Albo inaczej, nie słyszy się nic o tym młodym zespole do takich rzeczy. Bez tego się nie da, bo ktoś, kto jest no on też nie jest młodym człowiekiem, Białousow. To jest na razie pokolenie 70-latków ciągle którzy rządzą Rosją. Czy będą w sobie mieli odpowiednią ilość odwagi i innowacji, to się okaże. Liczymy no ale moment, tutaj, moment, wiesz, to nie jest tak, że on ma tutaj wolną e, rękę. Rękę, oczywiście, bo ma. Pa, tak, bo ma Patruszewa, no i widać, że te wszystkie nowe powołania to są po linii Patruszewa i, i służb. To są, z, jakby, to są ludzie z ekipy biznesmenów, wiesz, tak Zbornik. No, raczej siłowików, tak. Jeżeli Ale gdzieś nie, chodzi, patrząc no. na to, to są w sensie, y, są dwie ekipy. Patrioci skupieni przy Diuminie i tak zwani biznesmeni. Dwie frakcje główne. Okay. I to tylko o to chodzi. To nie ma nic, o, o siłowicy też są, ci, którzy byli dobrze przy interesach zorientowani, to są też ci od biznesmenów, tak powiem. Mm -hmm. Tak. I tak, w tym momencie powołania, jakie idą po tej linii, to są ludzie, którzy wiedzą, jak brać korzyści z funkcjonowania systemu. Tak bym to powiedział. Czy to się przerodzi w sukces systemu? Tego nie wiemy, ale liczę, nie wiemy. że nie. Na razie Bardzo moim biorę. zdaniem nic na to nie wskazuje. Natomiast my przejdziemy do miejsca szóstego, czyli wypowiedzi polskiego ministra spraw zagranicznych, który mówił o tym, jak NATO odpowie na atak nuklearny Putina na Ukrainę. No, i tutaj mamy wypowiedź Radosława Sikorskiego, który powiedział, że tutaj jest to dla Guardian, ta wypowiedź, który powiedział, że jeżeli chodzi o ewentualny atak nuklearny ze strony Federacji Rosyjskiej, będzie odpowiedź Stanów Zjednoczonych i NATO. No i tutaj się wskazuje na atak atak. Konwencjonalny, dotyczący, słuchajcie, wszystkich celów. Wszystkich celów nawet... militarnych na Ukrainie, a być może też nie tylko, no i zniszczenia tych celów, czyli włączenia tak można powiedzieć, NATO do wojny, no w sumie. Ja, ja w tym czuję, jakby to. Do wojny, wojny z Ukrainą. Rękę, ja, tu, ja w tym czuję rękę sekretarza Saliwana, że to padło wszystkie. Rosyjskie cele na Ukrainie. Mhm. Ale bądźmy szczerzy, wyeliminowanie broni, którą ma pół miliona rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, całej ciężkiej broni powiedzmy, i dowództw, to byłby cios, który mógłby złamać kręgosłup rosyjskiej armii. Mógłby. Mhm. Ale to już jest od razu to, to samo ograniczenie. Za którym cały czas stoi saliwan. Nawet w dniu dzisiejszym sam ro robiłem retweet materiału, który jeden z rosyjskich, znaczy przepraszam, z ukraińskich profili napisał z krótką charakterystyką. Lotnisko w Woronerzu, gdzie na płycie postojowej stoją sobie maszyny typu szeregu 127, 134, 135 mhm. i inne duże I, stoją, i czują się bezpiecznie, bo nadal atak atcmsy y czyli te pociski odpalane z Hajmarsu o zasięgu do 300 kilometrów, tam nie uderzyły. Chociaż lotnisko Belbek na Krymie jest dalej niż ta baza w Woronerzu, to jednak brak zgody Saliwana dalej się. No, ale tu, tam, może się to zmienić. Bo... Może, bo Blinken wrócił ze z niespodziewanej wizyty w Kijowie, mówiąc oficjalnie do, przed kamerami: jestem za tym, by pozwolić na użycie amerykańskiej broni na, na cele w Rosji ale Sullivan ciągle jest na nie. Może się to Zemienię zmienić, no bo wrócić. też wchodzimy, pamiętajmy, w kampanię wyborczą. No i mamy republikanów no, którzy nagle są bardzo jastrzębi jeżeli chodzi o te uderzenia na terytorium z Johnsonem Zacząwszy od Speakera, tak tak od spikera który mówi że jak najbardziej trzeba tak skończywszy na Trumpie który też mówi że jak najbardziej tak bo to często Czasem się mówi zmieniać zdanie no, tak że ten Trump jest taki prorosyjski a nagle mówi nie no ten ukraińcy powinni uderzać tak to też jest taka, no dla nas taka niezrozumiała ta mieszanka, tak, no bo wcześniej wydawało się, że trzeba prowadzić negocjacje, a teraz się mówi, że trzeba uderzać w cele w Rosji, no ale tak po stronie republikańskiej trochę tak to wygląda. I jest to tam, wiesz, w Polsce ostatnio wypowiedź kogoś, kto nie, nie zna się kompletnie na marnarce wojennej, ale wraz ze swoim kolegą był absolutnym wrogiem wszystkiego, co się nazywa marnarką wojenną i nagle od Negowania potrzeb posiadania monarki wojennej przez Polskę, nagle mówi, że to rzeczywiście trzeba coś więcej niż małe okręty rakietowe i, i morska jednostka rakietowa. U nas e... też nagle to zmienia zdanie. Tak, ale ja wiem. On przesadza. się też zna podobno na, tak twierdził, że na gospodarce Rosji. Natomiast no, większość publikuje te rzeczy, które są zgodnie z, lin z linią Kremla więc ja bym tego poważnie w ogóle nie traktował, natomiast my sobie, słuchajcie, przyjdziemy na... Tak, bo ogólnie wypowiedź Sikorskiego moim zdaniem ciekawa. Dostał światło od... To też jest bardzo ciekawe, że dostał światło, no tu widać pewnie tutaj no te kontakty, jeżeli chodzi o żonę, no i różnego... Bo tak możemy oczywiście krytykować naszego ministra, no ale jednak ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki właśnie tym, można powiedzieć, prywatnym kontaktom, dosyć szeroka i ułatwiona, no bo no musiał dostać zielone światło od Amerykanów, żeby taką wypowiedź zaprezentować, tak? No bo to dosyć długi wywiad. No i taki. No, wypo, znaczy skierowana wypowiedź w stosunku do Rosji, no można powiedzieć, tak? Amerykanie nie chcieli tego, natomiast Sikorski, Sikorski mógł powiedzieć. Amerykanie zawsze mogą powiedzieć, no ale to jakiś tam minister polski powiedział, no my inaczej się zachowamy, nie? No, ale, no, ale wypowiedź skierowana, tak, kierowana do Rosji. Zdecydowanie. <laughs> jest też odpowiedź w kontekście tego ćwiczenia, które odpalili Rosjanie dotyczącego na Białoruś. życia, ale to jest etap drugi tego ćwiczenia. Chodzi o to, w ogóle o gotowość do użycia broni nuklearnej i szczebla taktycznego, gdzie ćwiczyli kwestię załadunku, przygotowania dowozu do rejonów odpalania, a ten drugi etap ma zaangażować również, czy angażuje Białoruś, na której terytorium właśnie tego typu zbroje nie stacjonuje. Więc to chcą pokazać, że rosną te ich zdolności. A ja przypomnę o temat temacie sprzed dwóch tygodni, gdzie powiedziałem po rozmowie z koleżanką Małgosią Samojedny, pozdrawiam panią doktor, że może być kazus zrobiony w ten sposób, że to absolutnie nie Rosja użyłaby głowicy taktycznej. Nie Białoruś. To niezrównoważony idiota, który w drodze... W, w, w ale, ale, powrót, ale. Kucz napadłby, zabrał te głowice i którejś by użył. Ale to wiesz co, to, yy, no i tu się nie zgadzam. Zupełnie się nie zgadzam, bo teraz to, co Putin robi z Łukaszenką, jak gdyby wskazuje, że tu współpraca będzie yy, dosyć duża i trudno będzie akurat ten scenariusz, który mówisz, przeprowadzić. No bo jeżeli mamy wspólne ćwiczenia, no to coraz trudniej jest, no bo tu nagle się mówi, Ale... okej, okay, że Białoruś może i zmiany. zobacz, kluczowego jednak dowódcy generała. No i tu możemy dyskutować, czy na bardziej prorosyjskiego, no ale jednak na bardziej prorosyjskiego. Na no, bardziej prorosyjskiego, no tak. No już trudno, tak, że ten. I, I widać, że po prostu ta Białoruś zbliża się do Rosji i jakiekolwiek właśnie decyzje o użyciu, no to będą z Moskwy, a nie z żadnego Mińska. O ale zawsze można na wariata z Mińska pewne rzeczy zwalić, w razie czego. I tą możliwość cały czas. Ja, ja tego nie kupuję. Ja tego nie kupuję i myślę, że nikt by tego nie kupił. Szczególnie właśnie teraz, gdzie są jak ćwiczona jest ta broń, tym bardziej. No dobrze. A my sobie przyjdziemy do tylko i wyłącznie. Tak, oczywiście. My sobie przyjdziemy do miejsca, słuchajcie, piątego I o tym dosyć dużo mówiliśmy na tygodniu, ale no, nie, albo stety należy wspomnieć, czyli Amerykanie grożą europejskim bankom, głównie niemieckim. Mówiliśmy z Olą Fedorską na ten temat. No, okazuje się, że tych banków zaangażowanych w Rosji trochę jest. Grożą bankom włoskim, to dosyć mocno we włoskiej prasie rezonuje. Mamy też kolejne, jak gdyby. Wypowiedzi po tej stronie rosyjskiej te trudności, jeżeli chodzi cały czas wyjście tych banków z Rosji. Natomiast no pytanie, do czego to doprowadzi twoim zdaniem? Czy Niemcy się ugną pod tym, można powiedzieć naciskiem amerykańskim? No i w sumie Rosjanie też pomagają, no bo konfiskują te majątki, bo do tej pory Niemcy mówili, że nie mogą wyjść, bo ich majątki zostaną skonfiskowane. No, i to Rosjanie pomagają skutecznie, bo zaczynają konfiskować te majątki. Koszt, znaczy na poczet tych długów z Gazpromem, takich wirtualnych trochę, i niewywiązania się tych banków ze zobowiązań, jeżeli chodzi o usługę. No i pytanie, do czego to doprowadzi według Ciebie? Czy doprowadzi do tego, że Niemcy definitywnie opuszczą tą Rosję, tudzież? Do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Bo wydaje no, się, w że pośredniego, do... pośredniego nie ma opcji. W Niemczech akurat dosyć konkretne instytucje bankowe, czyli mówimy o przede wszystkim Deutsche Banku, czyli wizytówce. No, Niemiec, Kom jednocześnie... bank. Commerzbank też, które. Ale no Deutsche Bank to ta wizytówka, która miała najwięcej kłopotów i odpowiadała również w aferach za transfery y, pieniędzy rosyjskich i przerzucanie ich. Y, Wcześniej na, w świat i tra transferowanie też zysków od przecież szefa Sbierbanku yy, yy, Niemcowa zresztą, tak on się nazywał, więc tu sprawa jest dosyć długiej tego typu historii. Ale Niemcy ciągle mają jeden argument. Również amerykańskie banki, nie wszystkie zaprzestały tego typu działań. Więc myślę, że będą się tutaj bronić tak długo, jak to będzie możliwe. I najpierw położą wszyscy na ołtarzu poświęcenia yy, RBI. Czyli Raiffeisen Bank International, jak on rzeczywiście oberwie, to Niemcy wejdą faktycznie w tryb wygaszania swoich bankowych operacji w Rosji, ale cały czas będą przypominać o bankach amerykańskich, bo tam lista amerykańskich banków jest co najmniej tak samo długa, tych, które ciągle nie zakończyły wszystkich operacji w Rosji. Ale do końca. Tak, do końca będzie wyłączanie, i dużo się mówi o tym, że ostatnia wizyta Putina w Chinach, w jedynym zakresie, w jakim najprawdę, najmocniej im zależało, dotyczyło tego, aby Rosja mogła funkcjonować w przepływach finansowych światowych bez SWIFT-u. I o tym z Chinami rozmawiali. Albo by tu chodziło o jakiś chiński system. Albo stworzenie czegoś nowego, to może ty będziesz to nawet wiedział więcej, bo naprawdę na tym się skupiali w czasie tej rozmowy, według danych, jakie do mnie dotarły. Znaczy, no i z tego co wiemy, Chiny się nie zgodziły, ponieważ funkcjonuje system jak gdyby chiński, już w Rosji. I tu są też problemy, ponieważ jeżeli chodzi o nawet, bo, bo problemy, jeżeli chodzi o płatności, nie polegają na tym, że to jest użycie swift tylko problemy są na tym, że chińskie banki nie godzą się na transfery niezależnie od systemu. I jakiś czas temu, jeszcze tak naprawdę, pod koniec 2022, jeżeli chodzi o chiński system wymiany informacji o transakcjach, został w Rosji wprowadzony i przez 2023 był dostosowywany. Więc teoretycznie oni mogliby się wpiąć, tylko że wydaje to się, to jest że to Rosja Chiny. A tu mm -hmm. chodzi o coś więcej? Żeby to chodziło po celem. No nie znaczy dalej. wiesz, to, to jest Rosja Chiny, Rosja, znaczy Chiny, ASEAN i tak dalej, nie Więc no Więc to można by było to rozszerzyć. To nie jest oczywiście taki system popularny jak, jak Swift. Natomiast na ten moment, na ten moment, bo może się za kilka tygodni to zmienić. Wydaje się, że Rosja tutaj odniosła porażkę. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy związane ze współpracą z Chinami, być może za dwa tygodnie, trzy tygodnie się okaże, że coś tajnego zostało jednak wynegocjowane, natomiast nic na to nie wskazuje. Nic na to nie wskazuje. Ta wizyta na Białorusi też pokazuje, że, bo przecież jeszcze miała być wizyta też w Korei, Chiny się zablokowały tą wizytę w Korei. Putina, no wiele rzeczy miało być. Miała być siła Syberii 2 kontynuowana, przynajmniej miał być list podpisany, nie został podpisany, mamy opóźnienie, przynajmniej dwuletnie, miało być rozładowanie takiej prostej rzeczy, jak węgiel rosyjski, czyli podpisanie tutaj takiego memorandum na współpracę nie zostało podpisane. No wiele rzeczy Rosjanie, że tak powiem, liczyli, że będą. I nie mówimy o jakiejś tam współpracy, także oni jakieś tam rakiety i tam technologie, bo nas się tak przyjmuje, że tak, że Chiny dostarczają nie wiadomo co. Coś dostarczają, natomiast, no widać, że patrząc na przykład na te ostatnie problemy, czy z Vision, tak, o czym będziemy mówili w poniedziałkowym cepie, tak, no, no widzimy, no i to jest po wizycie, nie, a dlaczego Hakevision Vision czuje się zagrożone? Dlatego, że amerykańskie sankcje, no a oni dostarczają jednak te kamery dla dronów o, i sporo tego dostarczali Rosji, i one były wykorzystywane do budowy drony, i nagle oni twierdzą, że oni już nie chcą dostarczać i faktycznie chyba przestaną dostarczać. No co spowoduje duże problemy, jeżeli chodzi właśnie o rosyjskie drony różnego typu. Generalnie wyłączenie w drodze sankcji chińskich producentów kamer dla systemów telewizji przemysłowej, dla dronów i tym podobnych, to mogą być przeokrutne straty, a dwie firmy robią w tym najwięcej. Dahua i, I Haka, Vision. Vision. Mhm. Więc muszą sobie policzyć, co im się opłaca. Tak samo jak chińskie inne banki, bojąc się być wykluczonymi z obrotu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie finansowanie obrotu, e, przecież eksportu do Stanów Zjednoczonych jest o wiele bardziej opłacalne niż do Rosji. Szybko dochodziły do wniosku, że lepiej przestać współpracować z Rosją. Tak, no my wielokrotnie mówiliśmy. Pamiętajcie, są trzy. Y, takie jest trzech głównych partnerów dla Chin ważnych. Na pierwszym miejscu ASEAN, czyli jak gdyby zbiór państw Azji Południowo-Wschodniej. To jest numer jeden. Największy partner, naj Bardziej dynamicznie rozwijające się. Na drugim miejscu i tu możemy dyskutować Unia Europejska i na trzecim Stany Zjednoczone. Tu widzisz Stany Zjednoczone Unia Europejska zależy na co patrzymy. I gdzie Amerykanie wprowadzili sankcje, Biden wprowadził, a Unia Europejska zobaczymy, co w czerwcu wprowadzi, bo tu są zapowiedzi takie mieszane. Czyli są zapowiedzi, że będą sankcje na elektryki. I co ciekawe, kraj, któremu najbardziej by na tym zależało, żeby wprowadzić te sankcje, czyli Niemcy mówi, że oni nie chcą. Y Bo część niemieckich koncernów samochodowych dogadała się z koncernami sprzedają. chińskimi. Nie tak. tylko sprzedają tam, ale dogadali się z chińskimi producentami i wezmą, jakby to powiedzieć, main body jakichś modeli, a nich, które będą mogli wrzucić na Europę. No będą mieli I częściowo marże, tak, tak, kasę z tego, tak? tak a więc oni nic tak wymyślili. Y Diabelny plan tak naprawdę dla niemieckich firm, bo jak dla mnie to może skutkować pogrzebaniem tych firm długoterminowo. Nie tylko tym może skutkować. Bo, bo nie są w stanie konkurować, zobacz, z firmami, no i ile Niemcy robią tych samochodów, a ile ale firmy chińskie, tak to to jest dziesięciokrotnia różnica. No to nie, nie są w stanie ale wytrzymać tej konkurencji. Na... Ale spójrzcie A nie na ma przewagi rodzajkę. żadnej ża nie ma przewagi żadnej takiej. W tym momencie, tak jak kiedyś było, technologicznej firm ani niemieckich, a nie jakościowej, ani jakościowej tak? jest cenowa i to na korzyść chińską, a jakościowa nie ma. Znaczy próbuje się oczywiście, że tak firmy niemieckie w tych samochodach jest pleś, coś tam, coś tam i to działa częściowo oczywiście na ten rynek niemiecki i nawet polski, natomiast no zobaczcie, jaki mamy teraz wysyp i to wielokrotnie mówię, Filmów nawet na YouTube włączcie sobie na temat marek chińskich. Jakie one są cudowne, wspaniałe, jaką mamy ofensywę dużą, taką handlową? A właśnie pierwszy mały model elektryka za 40 tysięcy złotych nowego ma wchodzić na polski rynek. Mhm. A to jest szaleństwo. Ja przypomnę tylko na przykładzie branży fotowoltaicznej. Tak. Opracowano to wszystko gdzie? W Stanach i w Europie. Zaczęła się produkcja ogniw fotoelektrycznych tutaj, po czym Korektę tak, do Chin, i w tej chwili już nie ma ani jednego europejskiego producenta ogniw fotowoltaicznych. Nie ma. Tam mocno subsydiowano sprzedaż tych ogniw z Chin produkowanych do Europy, że wyeliminowano całkowicie europejską konkurencję w tym zakresie. I teraz już e, sterowanie cenami jest w Pekinie. Na ten temat, a nie u nas. I beneficjentem Zielonego Ładu w tym obszarze stały się firmy chińskie. Co gorsza, żeby zrobić to, wielokrotnie mówiliśmy, tu część stwierdzi, że to nieprawda, ale sprawdźcie dane, żeby Europa uzyskała te cele klimatyczne, bez pomocy Chin się nie uda po prostu. A więc jeżeli. No i pytanie, co my chcemy uzyskać? I, pom... I, i, i też spójrzcie. Kto tak naprawdę truje środowisko? Spójrzcie sobie na ile Chiny produkują? Na przykład dwutlenku węgla, tak, Czy jakichś innych gazów? Jeżeli policzymy Stany Zjednoczone, Euro, cały świat, tak, I plus Chiny, cały to Chiny zawsze wyjdą Chiny. do przodu, że więcej trują, tak? No tak. to jest największy truciciel, tak? I oczywiście oni teraz. Ze względów na to, że u siebie też mają problemy, często w regionach, także mają skażone wody, o tym mówiliśmy w chińskim cepie i różnego rodzaju problemy z jakością powietrza, starają się poprawić to, natomiast to zupełnie inaczej wygląda niż w Europie, nie mają takich celów. Zresztą wystarczy popatrzeć sobie na ceny emisyjne, jeżeli chodzi o ETS, jakie są w Chinach, jakie w Europie, tak? No, nagle się okazuje, że tam się opłaca. Tak, 52 otworzyć... dolary były w, w Europie, a w tym momencie 7 dolarów było w Tak, 10 tam podajesz, że tak. To zależy, jak tam patrzysz, nie? Ale, ale ogólnie, bo to trzeba by spojrzeć, kiedy. Natomiast no, opłaca się otworzyć w tym momencie nadal tą Opłaca się nadal otworzyć. Elektrownię węglową w Chinach, a w Europie się nie opłaca. Tak? No, bo... no i cały ten mechanizm Sibam, z Tak, jedzą. Cibam, który miał właśnie nadrabiać to wszystko na korzyść Europy, że ktoś, to produkuje w tamtych gorszych standardach przy większej emisji, to ta cena na produkt, jaki dostarczy na Europę, ma obejmować właśnie te różnice i zwiększać tą cenę, więc atrakcyjność cenowa względem. Czystej produkcji europejskiej powinna zanikać, ale ja w to nie wierzę ani trochę. Dobra, słuchajcie, przyjdziemy teraz no do miejsca, miejsca czwartego. czwartego. Na miejscu czwartym, Siłanow, czyli minister finansów, który ostrzega przed lustrzaną reakcją, jeśli Zachód wykorzysta rosyjskie aktywa. I to, słuchajcie, te, ten temat to tak naprawdę zajmuje chyba jedynki rosyjskich mediów. Bardzo hmm. dużo artykułów na ten temat, i to, co Rosja zrobi, widać, że są duże obawy w stosunku do tego szczytu G7, no, że tam zostaną jednak ogłoszone te obligacje dla Ukrainy, no i że trzeba będzie coś działać. No i tu się sz... szafuje tymi liczbami, często błędnymi. U nas niestety również się to powiela. Pamiętajcie, to co Rosjanie publikują, to są, Rosja, to są dane z 2021, czyli tyle, ile firmy zachodnie miały aktywów przed najczęściej rozpoczęciem konfliktu. No właśnie, mnie to zastanawia, bo aktywa rosyjskie są policzalne i to jest po te ponad 300 hmm. miliardów łącznie, Stany Europa i tak dalej, hmm. ale ile jest tych aktywów, zwłaszcza amerykańskich, które jeszcze pozostały, oraz europejskich w Rosji? Nie wiem, ale stawiam, że to jest dużo, ale to dużo, dużo mniej i przede wszystkim najważniejsza różnica w tym wszystkim. Aktywa rosyjskie są to aktywa państwowe, tymczasem to, co jest na terenie Rosji, to są aktywa prywatne. prywatne. Tak. I Rosjanie głosem swoich rządowych przedstawicieli ostrzegali, że dla zaspokojenia swoich ewentualnych roszczeń, oni się będą posiłkować prywatnymi majątkami zachodnich tak firm. Oni o tym ostrzegali i teraz pytanie, co z tym w związku, co w związku z tym może zrobić ten świat zachodu? Czy się przestraszy i będą obligacje zabezpieczone tymi aktywami rosyjskimi, czy, się, czy jest to na tyle mała wartość, a już ubezpieczyciele to rozliczyli odpowiednio, no to zostają jeszcze reasekuranci, do tego, żeby tam swoje odbili. I jest tego na tyle mało, że się zachód tego nie przelęknie. Chciałbym, żeby była ta druga wersja. Ale jest to będzie pewnie pośrednia, czyli będą obligacje, wszystko na to wskazuje. Chociaż Niemcy są najbardziej przeciwni. Jeżeli chodzi o ten majątek, to to jest od 70 do 100 miliardów w tym momencie dolarów, euro zależy tam. Liczysz? Zachodni. Tych, tych prywatnych. Jeszcze, jeszcze. No ale to ubywa, cały czas ubywa, tak? Jeszcze powiedzmy rok temu. Byłoby to 200. No ale po prostu. to. Ale ubywa zmniejszy. ze względu na wycofywanie, czy na spadek wartości majątku, który niszczeje w Rosji nieużywany. Wiesz co, wycofywanie głównie. głównie wycofywanie. Yy, ale też i spadek tej wartości, no bo teraz jest o wiele trudniej sprzedać niż rok temu. No, ci wszyscy, którzy nie wyszli, yy, no to mają problem, bo coraz trudniej jest wyjść, bo coraz mniej jest to warte też nie ma chętnych po prostu. Bo jeszcze yy, powiedzmy rok temu po tej stronie rosyjskiej, kazachskiej Tureckiej, e, chińskiej, indyjskiej, no były firmy, które chciały to kupić, a teraz po prostu nie ma chętnych. Z, Jeżeli zwyczajnie. udało się kluczowe, kluczowe elementy z tego wyprowadzić, tak, żeby bez tego nie działało, to wszystko tudzież w tej chwili jest potrzebny serwis dla reanimacji wielu składników no. majątku. To tak naprawdę te firmy zachodnie już to odżałowały. No, no, większość zaczęła robić odpisy, to tak, to prawda. Natomiast wiesz, najgorsza sytuacja była na tych bankach, no bo banki nie mogły wejść ze względów na regulacje, bo były wrzucone na te jako tak zwane banki systemowe mhm. według dekretu Putina. No ale ta najnowsza najnowszy werdykt sądu, gdzie konfiskuje się ich majątki i ich aktywa względem spółki zależnej Gazpromu, no powoduje, że oni nie mają problem, bo nagle się okazuje, że w sumie nie ma powodu, żeby być w Rosji, bo ich, bo już nie mają tam majątku. No pytanie jest po co. No i już to już zaczynają być względy polityczne. No i o tym mówiłem też u Oli Fedorskiej, czyli taki prezes też się musi zastanowić, czy jak nie wyjdzie, czy przypadkiem nie będzie miał łatki takiej, że to był prezes, który doprowadził do tego, że yy, na przykład Deutsche Bank. Nie, Deutsche Bank się przewrócił, bo jeżeli Amerykanie wprowadzą sankcje na Deutsche Bank, to ta, ten bank nie wytrzyma tego. Zwłaszcza, że już od, odbił no, się nie dwukrotnie jest w dobrej odbił, formie. Dwukrotnie się ostatnio odbił od banków szwajcarskich, gdzie szukał finansowania na swoje potrzeby. No ale wiesz, ta informacja, że ma zakaz na Stany Zjednoczone, no może spowodować, że ten bank się po prostu przewróci. A jego inwestycyjne ramię w Stanach było jednym z najważniejszych. No tak, 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 tak. Bez no, tego. Bez tego to on po prostu. Oni nie mają prawa, prawa, prawa tutaj funkcjonować. No dobrze, przejdziemy teraz słuchajcie, do miejsca z trzeciego, bo właśnie, o tym trochę już zaczęliśmy mówić. W Rosji ma powstać nowy państwowy program zbrojeniowy. Czyli do tej pory nie było. Ale przyszedł nowy minister i jeden i drugi, znaczy oni byli starzy, o czymś innym się zajmowali niby, no ale teraz będą tworzyć, czyli mówimy tutaj o Manturowie i Białousowie. No i ma powstać nowy plan, jeżeli chodzi o zbrojenia na lata 2025-2034. Co no nie no jest, to nie jest z definicji głupią rzeczą, taka dziesięcioletnia perspektywa, mm -hmm. stabilne finansowanie i tak dalej, ale patrząc na historię firmy e, e, Rosnano. To wcale nie oznacza, że będzie sukces, bo Rosnano to był tylko sposób na wytransferowanie potężnych pieniędzy przez byłego premiera Czubajsa, który teraz siedzi i wykłada na uniwersytecie u stóp góry syna i jest nie do ruszenia, a zmarnował mnóstwo pieniędzy. Tu szanse na taki sam los tego programu też są, biorąc pod uwagę rosyjską tradycję, ale stabilne finansowanie na 10 lat dla programów badawczych. Tak, to jest perspektywa, która ma sens i jest prawdopodobna. Tylko, czy się uda i co uda się opracować? I wdrożyć. No, tak, i zobaczymy, wdrożyć. bo tak jak mówię, no było to spotkanie, gdzie y, powiedziano, że jeżeli chodzi o to, ten audyt, no to no właśnie pytanie jest: czy to już będzie koniec audytu, czy też jednak te firmy zbrojeniowe muszą się bać? No, ale powiedziano, dobra odcinamy to, co było za Szojgu i teraz stworzymy nowy plan, nowy pomysł, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Tak to należy czytać mniej więcej. No i tutaj mamy oczywiście nowego ministra, jednego, drugiego, mamy Patruszewa, mamy też Diumina, który przecież ma też częściowo odpowiadać, no, i ten nowy program ma być innowacyjny, tam mają być nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja, drony, no, czego tam ma nie być. Jak e, dla mnie. To pytanie jest, program... jest zasadnicze. Kto ma to realizować? Bo pamiętajmy, że w Rosji mamy tak naprawdę jedną spółkę, jedno konsorcjum, Rostek. ono się nazywa ROSTEK, a te 20% to są takie. No, różne takie mniejsze firmy, które nie mają znaczenia. No i teraz zasadnicze pytanie jest: czy to ma być zmiana? Bo, żeby to było realizowalne, no to trzeba ten rostek rozbić. Powinny być jakieś konkurujące ze sobą biura projektowe, tak. konstrukcyjne i tak dalej, żeby istniało współzawodnictwo, tak. ale również wymiana doświadczeń i technologii. Tak Z tym jest w tej chwili tam. Problem, Dokładnie. Te próby właśnie tego rosna, Rosnano pokazują, że to się nie udało. No. Rostek rozparcelować będzie wtedy kapitałowo słabszy. A no, czym Jezus powiedział, znalicek, że on się nie, nie zgadza. On się nie no, zgadza, właśnie. tak? On powiedział, że jakiekolwiek oszczędności, zresztą on powiedział, że oszczędności nie wolno w Rosteku szukać, a jeżeli się znajdzie, to trzeba to zakumulować w Rosteku i broń Boże nie wolno przekazywać to z powrotem do budżetu. Czyli rozumiesz, jeżeli znajdziemy i. I i koniec. I koniec. Tu ja dostaję i, i co roku mam dostawać więcej, bo ja o tym mówiłem. Tak, pamiętajcie, 2023 przychody Rosteku to jest 3,9 biliona mm, tych rubli, czyli mniej więcej 40 par miliardów dolarów. I to jest 80% produkcji, bo Rostek odpowiada za 80%, a nawet niektórzy twierdzą, że pod 90% produkcji uzbrojenia. A więc ci wszyscy, którzy tam twierdzą, że tam Rosjanie wydają na to uzbrojenie ponad 100 miliardów, no muszą zejść na ziemię, bo to są jakieś fejkowe liczby. W 2024, jeżeli dobrze pójdzie i te wszystkie kontrakty, co się zapowiada, no to tu zwiększą o bilion. Tak? Czyli będzie tam, powiedzmy, Tak, 3,9%, tak, no bo ten. No i teraz pytanie, jak to dalej ma być? Czy właśnie to wszystko ma tak naprawdę iść przez Przemiezowa i przez Rostek? Pamiętajmy, że to jest firma też unitarna. I nie do końca, w mojej ocenie, w Rosji te firmy unitarne się sprawdzają. Co to jest ta firma unitarna, przedsiębiorstwo unitarne, ja kiedyś tłumaczyłem, czyli taki relikt z komunizmu gdzie to nie jest przedsiębiorstwo ani prywatne, ani takie państwowe w naszym polskim rozumieniu, tylko takie jak za komuny, czyli zarządzane, znaczy własność państwa zarządzane przez państwo, tak. Czyli mamy dyrektora, który jest dyrektorem generalnym, ale on po, po prostu pobiera pensję i celem przedsiębiorstwa nie jest generacja zysku. Atmosfera za zarządzanie i bierze sobie marżę od każdej ze spółek wchodzących w skład. To jest bliskie temu, co u nas mhm. funkcjonuje w PGZ, niestety. No, to, to już co innego, tak? Teraz wchodzimy na te polskie tematy. Natomiast no, ostatnio Czemiecow zaczął mówić po raz pierwszy, co nie jest jak gdyby celem przedsiębiorstwa unitarnego, czyli mówienie o rentowności. On mówi, że rentowność rozteku jest za niska i trzeba tu poprawić. No w związku z tymi zmianami, właśnie tutaj w ministerstwie. Więc szykuje się bardzo ciekawa, o tym mówiliśmy też w Dzikim Wschodzie. No Ciekawa rozgrywka, zobaczymy, kto będzie tutaj silniejszy, czy właśnie szef Rosteku, który ma bardzo silną pozycję, czy też ten nowy pomysł, no bo żeby Rosja była konkurencyjna, no to tam trzeba doprowadzić ten tlen. Czyli, tak jak Ty no. mówiłeś, prowadzić inne biura, inne firmy prywatne, być może tam będzie korupcja, być może nie, w Rosteku i tak jest, a więc żadna różnica nie jest, i, i wtedy Ale. jest szansa, że, 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 że to będzie bardziej dynamiczne, a jeżeli nie, no to będzie takie no, przewalanie, i no bo teraz nawet ten roztek, no oprócz powiedzmy tej części kałasznikowa, których chyba najlepiej się ma, no to w większości no to żyje na modernizacji sprzętu sowieckiego. Więc tam nie mówimy o. Żadnej... Remonty. Tak. A oni muszą wyjść, i to słowo się pojawiło ostatnio takie zdanie. Oni muszą przejść od remontów i napraw tak. do opracowywania i, i produkcji. Mhm. I to jest skok poważny. Owszem, historycznie takie rzeczy przecież przeżyła i Japonia i Korea mhm. Południowa. Te dwa kraje przeszły od bycia montownią, potem miejscem serwisu, aż po innowacyjną produkcję. I tu chyba mocno patrzą właśnie na do doświadczenia tych dwóch krajów Rosjanie. Tylko nie ta sama kultura techniczna i nie ten sam poziom zaangażowania w tego typu rzeczy. A wyzbyli się mnóstwa swoich naukowców, badaczy przez ostatnie 30 lat, którzy emigrowali do Korei Północnej, do Iranu w inne miejsca na świecie, również na Zachodzie, wywożąc wiele ciekawostek technologicznych. I teraz, czy to, co zostało im, nadaje się do, do wykorzystania w odpowiedni sposób. Ponadto taki dziesięcioletni program i to, że obecny dziesięcioletni program się kończy w przyszłym roku, bo taki program był, pokazuje jedną rzecz. Skoro w ciągu dziesięciu lat opracowali prawie funkcjonalny model czołgu T-14, to kolejne 10 lat zajmie im dopracowanie go w takim stopniu, żeby mógł rzeczywiście być wozem, który może wejść do praktycznego, faktycznego uzbrojenia armii rosyjskiej. Pytanie, czy starczy im czasu, tych 10 lat na to. A to jest wyzwanie, jak pokazują doświadczenia, bo mają problemy i z silnikiem, i z całym, jakby to powiedzieć, systemem odzorowania sytuacji za pancerzem, bo siedząca. W tym kadłubie, w kapsule pancernej załoga może polegać tylko na peryskopach oraz kamerach. I z tym okazało się mają największy problem, również ludzki, bo ludzie, błędnik u nich, niestety, w tym co opracowali Rosjanie, zachowuje się o co najmniej 30-40% załogantów w sposób taki, że nie są w stanie długo w tym czołgu funkcjonować. I trochę to wygląda, jak właśnie próba reanimacji tematu w odpowiedni mhm. sposób, bo to jest na razie blamaż, ten czołg T-14 i cała rodzina pojazdów, które miały być wprowadzane, a tymczasem, żeby zachować zdolności produkcyjne, cofnięto się generacyjnie do wozów BMP-2 i BMP-3, bo Kurganiec i Bumerang, czyli następcy, kołowi i gąsienicowi, niestety nie wyszły poza fazę prototypów. No tak, a jeszcze mamy, bo patrzymy na te rzeczy moim zdaniem prostsze, a problem tak, jest, tak, jeżeli chodzi o prostsze. samoloty, yy, helikoptery. Nawet, jest, tak, nawet no. jest pogłoska o tym, że jeden 157 był spadł ostatnio, ale na razie możemy tylko mówić o pogłoskach, nic potwierdzonego. Mhm. A my przejdziemy, słuchajcie, do miejsca drugiego. Okazuje się, że w Rosji jest tak dobrze że minister finansów zgłosił potrzebę nowelizacji budżetu na sesji wiosennej no jakoś u nas nikt o tym nie pisze, no ale rosyjska prasa podaje a więc trzeba zaprezentować okazuje się, że będą wymagane dodatkowe zasoby przez cały rok, no i to te dodatkowe zasoby są potrzebne w tym momencie dla prezydenta Putina, pan tutaj Siłanow bardzo dobry zresztą minister finansów, jeden z chyba z lepszych, które Rosja posiadała, stwierdził, że nie można określić aktualnej aktualnego poziomu deficytu budżetowego. Zaznaczył, że władze bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii równoważenia budżetu na podstawie wyników za okres styczeń, kwiecień. No, tak z grubsza powiedział, że 0,8 PKB, no to w tym momencie jest ta dziura budżetowa. No, ale tak. Tak z Czyli może jeszcze urosnąć o kolejne cztery, w czasie kolejnych czterech miesięcy, a potem jeszcze kolejne. Znaczy on czterech... powiedział, że musi urosnąć, bo są planowane nowe wydatki i trzeba, że tak powiem, zmienić ten budżet, tak? jeżeli mm, ma być, wiesz, ma być zrealizowany. E... No właśnie, no, zauważ jedną rzecz. Nie wspomniał nic o przesłankach ekonomicznych i gospodarczych tej zmiany. To no powiedział. Tak, wynika z poleceń prezydenta. Tak, prezydent chce, prezydent ma. Tak, no tutaj to nie oznacza, że jest gorzej w gospodarce. Absolutnie nie. Prezydent widocznie wychodzi ku narodowi do przodu, zacznie budować te rzeczy, o których mówił w swoim ekspoze. Tak, i kiedy możemy się tego spodziewać? Prawdopodobnie wakacje do 4 sierpnia powinno zostać to uchwalone. Tutaj mówi się o trzech projektach ustaw. Propozycja, jeżeli chodzi o system progresywny podatkowy, ma być nowa, propozycja kodeksu budżetowego oraz właśnie tak, takie tam poprawki do budżetu federalnego, nie? Tak głównie to będziemy o progresji, a te poprawki to takie tam drobne, coś tam pozmieniamy. Co to słychać w kontekście budżetu regionów? To różnie. Ja słyszałem, że jest słabo. To równie i słabo, i niesłabo. Pogarsza zależy się sytuacja, tak, zależy gdzie, bo z grubsza pogarsza się sytuacja, jeżeli chodzi o przychody dochodowe z firm i to siada, natomiast przychody dochodowe od obywateli trzymają się dobrze, głównie dzięki tym transferom, mili... znaczy nie wiem jak ich nazwać, no, dla tych weteranów, tudzież dla żołnierzy. Bo oni tak, wypłaty dla żołnierzy, mhm. wypłaty dla żołnierzy, dla żołnierzy, środki, roku. jakie są wypłacane jako startowe te przy podpisaniu kontraktu, które urosły z 200 tysięcy do pół miliona, mhm. widocznie brakowało chętnych, oraz to, że przemysł mhm. zbrojeniowy stał się atrakcyjnym pracodawcą w chwili tak. obecnej dla wszystkich i wyciąga wielu specjalistów z, z rynku cywilnego, podobnie jak z MSW wyciągają do armii. Mhm. I to wszystko skutkuje tym, że te, jakby to powiedzieć, odpowiednik ichniejszego pitu zaczyna notować zwyżki. Ale to jest pozorne, bo inflacja napędza swoje. I z tego tytułu dzięki temu jest więcej, ale realna wartość nabywcza tego może być chyba nie do końca większa, nie? Tak, bo konsumpcja cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Największe straty są w tych, tam gdzie Gazprom był najsilniejszy z grubsza, tak? czyli regiony, które wydobywały i tej też gaz, które wydobywały gaz. Tam te regiony do tej pory dobrze sobie radziły, no ale w tym roku już w zeszłym było słabiej, a w tym roku po prostu jest można powiedzieć, że źle. I tak to, tak to z grubsza wygląda, a my sobie przechodzimy, słuchajcie, do miejsca pierwszego, Wielu bo jest. okazuje się, że rosyjska ofensywa, miał być atak pomocniczy, miał być zdobycie, ja mogę powiedzieć co rosyjska prasa, czy tam Telegram, jakie były zapowiedzi, ten plan, minimum, plan maksimum no to oczywiście dojście do Dniepru i w ogóle tam bardzo 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 szeroko natomiast no to minimum no zapowiadano, że zdobycie Wowczańska i podejście pod Charków na odległość, która będzie umożliwiać atak artylerii lufowej. To było takie minimum, które Rosjanie chcieli uzyskać. I zaangażowanie tych rezerw strategicznych po stronie ukraińskiej, dzięki czemu można by było w Donbasie zaatakować. No i ten kierunek kupiański wskazywało się jako ten kierunek główny. No i teraz pytanie do Ciebie, bo wydaje się, że ten plan minimum, jak już wielokrotnie w Rosji bywa, nie został zrealizowany. No i pytanie, czy będą dążyć do tego, żeby ten chociaż plan minimum za wszelką cenę uzyskać kosztem. Kolejnych strat, no bo są dosyć duże straty, jeżeli chodzi o. Bo o ile na samym początku tam dosyć dobre jednostki atakowały, tam, tam spec nas i tak dalej, tam w ogóle było Elementy ciekawie. w pierwszej armii pancernej Gwardii też były. No, ale potem już coraz no bo nie, nie można, coraz niżej schodzono, no. No, i to był sensowne. Sensowne uderzenie wydawało się pod tym Charkowem. Ukraińcy nieprzygotowani, te linie fortyfikacyjne nie zrobione, no wiele jak gdyby tam błędów, no ale Rosjanie wydaje się, że tego nie wykorzystali. Przynajmniej po tej stronie rosyjskiej ja patrzę. No i pytanie, co dalej? Czy będą próbowali uzyskać ten plan minimum? Tylko pytanie, ten plan minimum był po coś, to nie był jak gdyby. Czy, bo wiesz, jak zamienimy, że za wszelką cenę chcemy uzyskać, jak to w Rosji czasami, ten plan minimum, ale plan minimum to był kierunek pomocniczy, a nie kierunek główny, nie? No i teraz, czy też jakiś inny pomysł na tą ofensywę, bo miała być wielka ofensywa, cały czas są odwody rosyjskie gotowe. No i pytanie, czy Rosjanie wprowadzą te odwody, gdzie wprowadzą, no bo nie tam, gdzie chcieli, to już wiemy. Tak. Mm. I co, dalej? co, tu co są, dalej? Tu są dwie płaszczyzny, które trzeba na początek zidentyfikować. Pierwsza płaszczyzna. Budanow napompował, że będzie wielka rosyjska ofensywa jeszcze w maju albo w czerwcu, mhm. że będą się, że się generalnie spodziewają. Więc tu było napompowane oczekiwanie ukraińskie, ale za tym nie poszły aż tak daleko idące roboty fortyfikacyjne, jak zapowiadano. Yy, i byli częściowo nieprzygotowani, tak jak powiedziałeś, właśnie tam w rejonie na północny zachód i północ od Charkowa. Druga płaszczyzna to jest wiadoma i konieczna z punktu widzenia rosyjskiego do przeprowadzenia ofensywa letnia, po to, by wykorzystać element szczytu kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych na swoją korzyść. I teraz te dwie rzeczy były prezentowane jako jedna była. Pompowana przez Ukraińców, a druga dla wszystkich oczywista. I teraz Rosjanie uderzając w rejonie Charkowskim, nie użyli wszystkich sił, jakie tam zgromadzili do tego ataku. Na początek to poszło dosłownie pięć batalionowych grup bojowych. Mogli dużo więcej. Potem wprowadzili kolejne siły, ale już ta obrona ukraińska okrzepła do tego czasu. Ściągnięto wzmocnienie zaporoża, na którym jest dużo spokojniej, i nie zaangażowano tych rezerw operacyjnych ukraińskich, które były około 100 kilometrów w głąb terytorium, były i są rozlokowane. Więc te rezerwy operacyjne Ukraińcy cały czas mają w dyspozycji. Udało im się, jakby to powiedzieć, opędzić temat tym, co mieli. Na bieżąco w użyciu. I teraz, ani to była wielka ofensywa, to raczej były działania zaczepne, żeby rozciągnąć i właśnie, żeby zaangażować te rezerwy ukraińskie. Mają jeszcze drugą możliwość, bardziej na północ, w rejonie Sum, żeby zrobić to samo i mają tam w rejonie Kurska odpowiednie ku temu zgrupowanie, częściowo wyszkolonych i częściowo wyposażonych sił. Jeżeli użyją ich w takim samym zakresie jak w rejonie Kurska, to też nie wróżę im, żeby uzyskali jakieś większe rezultaty, natomiast na pewno rozciągną aktywne jednostki ukraińskie, ale z tych, które są cały czas na froncie, bez ruszania rezerw operacyjnych. Jednocześnie przypomnę, że cały czas Ukraińcy szkolą kolejne jednostki. Szkoleń coraz więcej jest na Ukrainie, realizowanych przez instruktorów legalnie i oficjalnie z armii zachodnich, jak najbardziej. I to dalej będzie się w ten sposób mieliło i dalej to nie przyniesie żadnego rozwiązania. Czym innym natomiast jest jednak Wybór miejsca i czasu, bo inicjatywa jest po stronie rosyjskiej, ewidentnie, choć w końcu zaopatrzenie w amunicję artyleryjską, amunicję jako taką i środki przeciwlotnicze, te podstawowe, pokazują, że efektywność obrony ukraińskiej skokowo wzrosła. Potrafią utopić bardzo szybko, zakończyć rosyjskie ataki. Potrafią atakować już w rejonach wyjściowych, gdzie gromadzone są powiedzmy takie batalionowe grupy taktyczne ze sprzętem do natarcia. Próby natarć, właśnie kolumnami pancerno-zmechanizowanymi w kilku miejscach na froncie, włącznie z Awliivką, nie powiodły się absolutnie. I teraz, co zostaje Rosjanom? Wiedzą, że brakuje im zdecydowanej tej przewagi na danym odcinku. Więc tu chyba będą czekali na wejście do gry tych sił, które budują na głębokim zapleczu. Tych sił, o których mówi Maciek Korowaj też, że tam kierują ten nowy wyprodukowany sprzęt, czyli czołgi T90, czy to po modernizacji, czy po prostu bezpośrednio nowe. Całą nową artylerię msty w wersjach 2S. 19 lub też już tych wyższych 2s 34. Można nawet i przyszłą koalicję te wszystkie nowsze chałbice kołowe Malwa i starają się to wszystko doposażyć w jak największą ilość zmodernizowanych lub nowoprodukowanych bojowych wozów piechoty. I tego wszystkiego przy obecnej zdolności do przyjmowania do szkolenia Między 40 a 44 tysiące miesięcznie i aktualnych stratach, licząc je średnio około 30 tysięcy y, zabitych i ciężko rannych w skali miesiąca, udało im się tego nagromadzić. I patrząc, przeliczając to na jednostki, na związki taktyczne, minimum tego, co mogą mieć i chcą mieć, to jest jedna nowa armia czyli dwie do trzech dywizji, jakieś samodzielne brygady i wszystkie tam formacje. Szczebla armijnego, czyli właśnie saperzy, artyleria, artyleria przeciwlotnicza oraz śmigłowce, i mogą, sobie, mogą się pokusić o stworzenie takiej drugiej siły. A w Europie sześciu dywizji ciężkich tego typu nie ma nikt. I to będzie Wtedy największe zgrupowanie pancerno zmechanizowane w Europie i pytanie, jak zostanie użyte, bo aktualnie pierwsza armia pancerna gwardii była używana elementami w tych działaniach w rejonie Harkowa, i absolutnie znowu nie wykorzystano potencjału tych jednostek na całe szczęście. Jednak suma tego, co rośnie jako rezerwa strategiczna, bym powiedział, rosyjska, no jest niebagatelna, i to w końcu ten ciężar 100 tysięcy żołnierzy i sprzętu będzie. A taka masa jeszcze nigdzie na wąskim froncie nie była użyta, i to komponuje z tym, co piszą Amerykanie. I tutaj się posłużę, autorka pani Sara buona, -ło, buona -ło która napisała we współpracy z Frankfurter Allgemeine, Zontak Zeitung, że ogólny obraz Ukrainy w wyniku przewagi militarnej Rosji jest obecnie zaciemniony i jeżeli Rosjanie wprowadzą do walki te budowane rezerwy strategiczne, może dojść do istotnych strat terytorium ukraińskiego tu i teraz. Do tego dodajmy. Cztery źródła według Amerykanów potwierdzają, to, że padły propozycje rozejmu z zachowaniem status quo na terytoriach obecnie zajmowanych, kontrolowanych przez Rosję. I jeżeli do tego rozejmu dojdzie, oby nie, to wtedy oni na pewno przygotują te formacje do dalszych działań. Każdy miesiąc rozejmu pozwoli lepiej szkolić, lepiej wyposażyć, zgromadzić większą ilość zapasów, którym nie będzie w stanie odpowiedzieć ilościowo, przynajmniej ilościowo Ukraina. Jakościowo być może, ale na pewno nie ilościowo. Więc rozejm będzie tylko i wyłącznie na korzyść Rosji. I tu się obawiam, że może dojść do no, nowych, największych bitew pancernych, niepamiętanych od czasów II wojny światowej, gdyby rzeczywiście Rosjanom się udało sformować, wyszkolić i wprowadzić do działania na wąskim odcinku frontu tak duże siły. No, zobaczymy, jak też z manewrowością tych Rosjan, bo też, też mają. Od dłuższego czasu już problemy. Natomiast rozumiem, że cały czas szacuję, że ta ofensywa rosyjska jeszcze w tym roku. Nie wystartowała. No tak, tak, ja wiem, ale że się odbędzie, tak? No bo że nie wystartowała, no to raczej się też zgadzamy. No bo. W sumie mieli 50, rzucili połowę. Yy, tak, mają 114 w odwodzie, wszystko wskazuje, przynajmniej takie wyliczenia są. My nie wiemy oczywiście, jak oni. Znaczy, to co mówisz, yy, to jest też tak, że nam się wydaje, że są tak uzbrojeni, albo inaczej. Tak Rosjanie zapowiadali, że to tak yy, mniej więcej miało Gdyby być. Gdyby tak łatwo im to szło, to już dawno by je przesunęli bliżej frontu, a tego ciągle nie zrobili. No zostawi. a pytanie, czemu jeszcze, no bo w sumie już nie ma, znaczy, nie ma tych wiesz a jednak Ukraina z każdym tygodniem no, będzie miała coraz silniejszą tą artylerię, będzie coraz trudniej. Tak, a więc Dokładnie pytanie tak. jest, na co Rosjanie czekają? Bo, bo wiesz, bo, bo, bo co? Za dwa tygodnie kolejne dostawy, kolejne dostawy, kolejne to będzie coraz trudniej. No, oczywiście, mogli czekać na rozwinięcie tego ataku pomocniczego, gdzie rzucić i jak zadecydować. No, widać, że. Nie poszły te plany moim zdaniem. No i teraz jest pytanie, czy będą próbować za wszelką cenę właśnie robić ten plan minimum i na tym pomocniczym jednak kierunku harkowskim coś osiągnąć. Czy już przejdą do tej głównego uderzenia? No i pytanie wtedy, gdzie? Czy Kupiańsk? Wiesz, i tutaj znowu co jest planem. Bo maksimum, wydaje się, że planem... uderzenie na te sumy, no to jest rozpraszanie trochę, wiesz, wysiłku. Też po stronie Zwiada rosyjskiej się. sobie powiedzmy, tak? Ale ten wysiłek rozproszą siłami, które są tylko częściowo wyszkolone, tylko częściowo wyposażone. I uzbrojone w ciężki sprzęt. Oj, tak mówiono na masie... Harkowskim, a poszedł spec nas na początku, a więc wiesz, też tak, mieli mobiki specnasz. iść. Nie? I, poszedł, i ile, ale... ile puścili helikopterów, ile lotnictwa tam też władowali, i w sumie ten, nie? Te, też. No to było nowe lotnisko w rejonie Briańska no. budowane, żeby no mogło być zapleczem do tego wszystkiego i to byłby świetny obiekt do ataku, cel dla ataku, dla atacy A no to, wła i jeszcze jest pytanie, czy to nie doprowadzi do tego, że Ukraińcy dostaną pozwolenie od Amerykanów na atakowanie celów w Rosji, bo to znowuż może, to się może wszystko pozmieniać, nie? No bo oni mają tak, te zakończenia, na przykład blisko. Jak dostaną pozwolenie, to może się okazać, że te wszystkie plany trzeba znowuż przebudowywać. Zdecydowanie tak się może zdarzyć. Ale pamiętajmy, co jest uważam, planem maksimum. Zepchnięcie Ukrainy do Dniepru, tak aby w pełni Rosjanie kontrolowali terytorium, tak żeby Dniepr stał się docelową granicą mm -hmm. między Rosją a Ukrainą. To jest ich plan maksimum. Wtedy Charków oczywiście jest rosyjski. W plan minimum to jest takie mocne oskrzydlenie Charkowa, żeby Dąbat. zmusić do ewakuacji i y, mniej, ograniczając potężnie straty swoje, które byłyby konieczne mhm. do poniesienia, aby zdobyć Charków, zająć to terytorium. Resztki obwodu Łukańskiego i Donieckiego, żeby też wyjąć, całe zaporoże mają Hersońszczyznę, do Dniepru włącznie Krym. No, i to jest sukces, który sobie wewnętrznie mogą odpowiednio sprzedać, i wtedy szukać czasu na modernizację kraju, podniesienie zdolności technicznych i zdolności armii przez najbliższą dekadę, szukając wtedy kolejnych rewizjonistycznych podejść do zagadnienia. Ale ważne, oczywiście cały czas będą przy każdej próbie rozejmu lub rozmów pokojowych od razu starać się znieść sankcje, jakie ewidentnie jednak, z czasem zaczęło bardzo mocno odławić. Mm -hmm. Tak, no zobaczymy. Tu mamy zapowiedź teoretycznie ze strony Unii Europejskiej, że te sankcje nie zostaną zniesione, no ale to, to wiadomo, że w przypadku rozmów pokojowych będzie przez stronę rosyjską podejmowane jako plan minimum, czy bezwzględnie zniesienie europejskich sankcji. No i myślę, że Ty wtedy. Wtedy też A strona ukraińska do... będzie, wiesz, no mówić i prosić, tak? No bo to tak, będzie jakby, część, częścią tego, tego planu. Popatrz, jeszcze wybory do Europarlamentu, na które zdecydowanie Rosjanie próbują wpływać w różny sposób, mhm. mogą przynieść co, chociażby zmianę na pozycji e, szefowej Komisji Europejskiej. A co by nie powiedzieć, obecnie von der Leyen jest zdecydowanie antychińska w swoich działaniach i pilnuje tego, żeby Komisja Europejska była też bardzo upierdliwa dla Rosji. No tak, i negocjuje różną rzecz. Więc zmiana na pozycji e, szefowej Komisji Europejskiej, na kogoś, kto będzie mniej antychiński, antyrosyjski, też jest czymś, na co oni w jakimś stopniu liczą. Tak, pamiętajmy też, że Putin pokłada większą nadzieję... I cały czas też hamuje te, bo przecież były pomysły, żeby była duża ofensywa właśnie rosyjska w tym roku ze strony armii. On jak gdyby większe nadzieje pokłada w dyplomacji i w służbach, tak, niż w agenturze. Tak, no bo mając pewnie dostęp, kto jest opłacany i kto jest z naszego budżetu, on ma trochę inną wiedzę na przykład niż my, co tutaj siedzimy, no i pewnie mówi, no ale no moment, przecież temu płacimy, temu płacimy, to co za problem żeby to jakoś dyplomatycznie ten, przepchnąć. No a potem się okazuje, że wbrew pozorom to nie jest aż takie proste, bo nawet mając opłaconych pewnych polityków nie zawsze można pewne rzeczy uzyskać. No, a ta siła taka brutalna na froncie ma większe znaczenie, natomiast no one jak gdyby tutaj większe nadzieje w dyplomacji, w agenturze, człowiek służb, trudno się też dziwić. Te zmiany, które też obecnie widzimy, no to też powrót, znowuż słuchaj, no bo odchodzimy od tych wojskowych i idziemy w stronę no innego typu zarządzania po raz kolejny chyba, tak? Szojgu się nie sprawdził, trzeba teraz przejść na inny pomysł. No tu są jeszcze, to jeszcze dodatkowe dno. Po pierwsze, no Szojgu, gdyby jednak rzeczywiście zaczęła Rosja w bardziej widoczny sposób. wygrywać. Wygrywać, za bardzo by urósł. Dlatego Maciek mówił, że jak zostanie zmieniony minister obrony, to będzie wiadomo, że coś się zaczyna Rosji bardziej udawać, albo przynajmniej wierzą w to, że zaczyna im się bardziej udawać. Z drugiej strony, no ekonomia, niestety, jakby nie spojrzeć, musiał w końcu zajrzeć na dane dosyć obiektywne, te, które mówią o sytuacji gospodarki, i musiał coś zrobić z tym, żeby przy wydawaniu tych samych pieniędzy, które wydaje, żeby były one bardziej efektywnie używane, mniej mhm. rozkradane chociażby. Tu szuka oszczędności na tych rzeczach. Albo liczy na to, że nowi, których wprowadzi, będą na początku bali się przez dłuższy czas kraść tak dużo, co też da mu te oszczędności. Mhm. Więc to taki kraj. No tak, ale też może właśnie powodować, o tym mówiliśmy, pewien taki paraliż decyzyjny, no bo ty jesteś bo to nowy, na pewno. boisz się cokolwiek podpisać, Yy, skoro jeszcze masz czas na ten podpis, ale... to jeszcze poczekasz i tak dalej, i tak dalej. Nie? Pojęcie ATKM, czyli a teraz no. my, jakie w polskiej polityce i urzędach centralnych funkcjonuje po zmianie władzy, jest pikusiem przy tym, co się dzieje tak. u nich. Paradoksalnie nie zmieniła się partia rządząca, ale zmienili się ludzie, którzy są głównymi elementami systemu, a oni Rośli, budując całe drzewko swoich zależności. To, co się u nas w notesach znajdowało, to jest pikuś przy tym, co oni tam mają. Większy kraj, większe organizacje, większe możliwości. I wymiana tego wszystkiego zajmie dużo czasu, a odpowiedzialność, poznanie zagadnień, uzyskanie właściwych, nawet nie wiem, kodów dostępu do pewnych rzeczy, wymiana tego wszystkiego zajmie czas. I tu jest ten okres paraliżu. Dlatego też, ten rozejm mu w tym momencie rozmowa tak, to by było rozumie. idealne Odpowiada. tak, to by było idealne, ja się tutaj zgadzam tak, teraz on yy, przebu bo, bo jest czas właśnie to by był idealny czas właśnie na przebudowę tak przygotowanie, przebudowę i to on wtedy on... by miało bardzo duży sens, tak zdecydowanie. Pomaga Gałązką przed wyborami w Stanach Mówi, no, my tutaj się już ograniczamy, to już nie jest potrzebne, żebyście byli tacy bojowi w tym wszystkim. Jednocześnie, co jest najśmieszniejsze, dostałem świetny materiał ze Stanów pokazujący, że w ramach skrajnego, prawego skrzydła Maga, czyli tej trampowskiej części Republikanów, odpalił się kanał, stronnictwo i w ogóle komunistyczne w tym wszystkim. Żeby A, było jasne centralnie komunistyczne i mają dwóch patronów. Jednym z nich jest Tucker Carlson. Hmm. Ja myślę, że chłopaki z Postprawda info opracują do końca te wszystkie materiały i puszczą to, bo jak ja to zacząłem czytać, to gdybym miał włosy na głowie, to by zaczęły mi stawać dęba, no ale na szczęście moje łysy jest. Ja nie wiem, jak można w takim kraju, jakim jest Ameryka, doprowadzić do tego, że na bazie najbardziej prawicowych poglądów zaczyna wyrastać nowa odmiana komunizmu, ale tak zdobywają dużą popularność i nazwijmy ich yy, 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 celebryci okay. tego typu, no, szaleństwo. Yy, no dobrze, słuchajcie, przeszliśmy przez 10 punktów, eee, top 10. Eee, dziękuję Maćku za ja Również długi znowu materiał. Nie udało się nam tego skrócić, natomiast myślę, że jesteście zadowoleni. Tematy były dosyć ciekawe. Zapraszamy tutaj do subskrypcji, jeżeli tego nie robicie, do komentarzy, do wspierania naszej działalności. No i życzymy udanego wieczoru. Życzymy jak najbardziej udanego końcu, końca weekendu. I pamiętajcie, nowy tydzień też trzeba zacząć z odpowiednim powerem. Jak pogoda dopisze, to i z dobrym humorem. Więc żegnamy się wszemi wobec z wami sympatycznie na koniec dzisiejszego dnia w ostatnim odcinku tegoż formatu Top 10 wieści z Rosji. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiamy. Cześć.